modlitwy o pokój. Ani w jednym miejscu, ani w jednym miejscu, w jednym kościele, w jednym prezbiterium. Tu modli się Żyd, a tu modli się inny. I wśród nich papa, nasz JP2, umiłowany, dureń, bezbożni, poganin, neo. I se możesz okłamywać, już dziś wiemy, neopogan, ale nie nas, katolików. My mamy mszę wieczną. My mamy naukę wieczną apostołów, ewangelistów, kościoła. To, co pisano i to, co głoszono. Pisano to, co głoszono. Nieodwrotnie jest. Pan Jezus nie pisał Ewangelii, nie nakazał spisać Ewangelii. Nie mówił, idźcie i piszcie. Nie napisałem wam i nie dałem wam. Idźcie i głoście. Ewangelia jest spisaną tradycją w rozumieniu. Napisane jest, co jest wcześniej głoszone. I to święte jest. Ale pierwsze jest to, co jest głoszone. I my przy tym stoimy. Kult, doktryna i życie katolickie. I to musi dać owoc. To musi dać radość wieczną. To musi zaprowadzić nas do Królestwa Niebieskiego. A oni będą wrzeć. Ci, którzy czegoś z tego albo wszystkiego nie przyjmują, albo odrzucili. I mogą występować w imieniu oficjalnych struktur Kościoła. Mogą być w strojach czerwonych, kardynalskich, z pierścieniami. Jakby tu weszli, to od razu wstaniemy do góry. Albo niektórzy z nas wstaną. Nie będzie tu wielu ludzi, nie musi być. Ty masz twarz. Żniwo wielkie, robotników mało. Może się okazać coraz mniej. Pani góralka po wczorajszym słowie, ty powiedziałem, wzięła urlop, do Zakopanego chce chodzić. No tak, do Gieczwałdu nie pojedzie, bo tam jest smutek. Matka Najświętsza jest wszędzie. Ale dzisiaj tu jej nie ma. Jak nam się coś dzieje, jak trwoga, to do Boga winno było być. Tegośmy się powinni byli już nauczyć. I tego się naucz. Dzisiaj słyszysz. Tutaj mamy trwać. Ci, którzy byli tamtego czasu, 2019 wyrzuceniem mszy świętej, ci, którzy się po kolei dołączyli, gdzieś jest miejsce Pani, gdzieś też jest miejsce Pani. I w obrębie tego patrzcie na swoje życie.